Radio CKP.IDE. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Danuta Stefanko. W dzisiejszej audycji przeniesiemy się do Hiszpanii oraz miejscowości Bar na Ukrainie, gdzie prężnie działają ośrodki polskie. Z ich przedstawicielami miałam przyjemność rozmawiać podczas spotkania w Belgii w ramach projektu Domy Polskie Polacy Polakom. Pozostańcie z nami. Naszym pierwszym gościem jest Andrzej Janeczko, prezes Stowarzyszeń Polonijnych w Hiszpanii Nasz Dom Nuestra Casa oraz Domu Polskiego w Getafe. Jak wygląda życie Polaków w Hiszpanii? To może tak na początek. Jest zazwyczaj ładna pogoda, mili, uśmiechnięci ludzie, nie biegają po ulicach i fajnie, normalnie podchodzą do życia. Właśnie spotykacie się, macie jakiś pewien kalendarz i program działalności? Jak to wygląda? Właśnie jak udaje się podtrzymywać tę jedność we wspólnocie? Jako Stowarzyszenia Polonijne w Hiszpanii zostaliśmy zarejestrowani w roku 2000, czyli w przyszłym roku będziemy mieli nasze małe 25-lecie. I rzeczą najlepszą, którą zrobiliśmy, był to fakt, że od pierwszego roku naszej działalności działamy według stałego planu rocznego. Ten plan staramy się uzupełniać jeszcze o nowe wydarzenia, ale staramy się, aby to było bardzo dobre programowe działanie. Kiedyś dziadek mój mi powiedział, że Polacy byli najlepsi zawsze w partyzance i pospolitych ruszeniach, ale rzadko wygrywali, także ja staram się trzymać jednak planu rocznego. Dodaje nam to spokoju, dodaje nam to profesjonalizmu w realizacji projektów. Jakie są główne kierunki działalności? Jeżeli chodzi o nasze kierunki działalności, naszą działalnością, gdybyśmy byli stowarzyszeniami w innym kraju, być może byłoby to 10 odrębnie działających stowarzyszeń i być może jeszcze czasami kłócących się między sobą. Nam udało się stworzyć bardzo prężną, mocną, profesjonalnie działającą strukturę, czyli począwszy od naszego stałego biura, które koordynuje wszystkie nasze działania. Również w tym biurze mieści się poradnictwo prawne, poradnictwo psychologiczne. Wszystkie działania tego biura są działaniami nieodpłatnymi. Wszelakiego rodzaju porady socjalne, porady dla samotnych matek, pomoc dla osób ubogich, dla których po zgłoszeniu się do nas staramy się przygotować odpowiednie paczki i z odpowiednimi rzeczami, które w tym momencie te osoby potrzebują. Także jest to pomoc bardzo, bardzo, bardzo kompleksowa. Poza działalnością naszego biura i naszego punktu doradczego prowadzimy zespoły ludowe, prowadzimy chór, prowadzimy zespół instrumentalny, mamy sekcję sportową. Z pewnością z wieloma z Was miałem okazję spotkać się na igrzyskach polonijnych, czy to światowych, letnich, czy światowych, zimowych, gdzie zawsze przyjeżdżamy z naszą fajną ekipą z Hiszpanii. Poza sprawami sportowymi zajmujemy się organizacją czasu wolnego dla młodzieży. Zawsze w okresie wakacyjnym grupa 50-osobowa młodych Polaków z drugiego pokolenia Polaków w Hiszpanii wyjeżdża do Polski. Mam przyjemność też uczestniczyć i koordynować te wyjazdy. Jako z zawodu jestem nauczyciel, to przynajmniej raz w roku mam okazję popraktykować. Normalnie nie zajmuję się sprawami związanymi z moim zawodem wyuczonym, ale przez wakacje praktykuję w tym momencie z naszymi dzieciakami z Hiszpanii. Poza wyjazdami mamy sekcję historyczną od roku 96, czyli jeszcze nie byliśmy założeni jako stowarzyszenie, a już opiekowaliśmy się miejscem historycznym, które znajduje się 90 km od Madrytu, czyli Somosierrą. W Somosierze stworzyliśmy Muzeum Bitwy. Miałem przyjemność dnia 3 maja w tym roku być współorganizatorem Dnia Konstytucji 3 maja i w tym to dniu również miałem zaszczyt podpisać z burmistrzem gminy Somosierra akt współpracy, na mocy którego myślę, że jeszcze w tym roku otrzymamy pozamiejscowy lokal, kolejny dla naszego stowarzyszenia. Będziemy mieli kolejną siedzibę w Somosierra, a w przyszłym roku poważnie przymierzamy się już do zorganizowania trasy turystycznej oraz do muzeum z miejscami noclegowymi z prawdziwego zdarzenia. Także projektów nie brakuje. Organizujemy wszelakiego rodzaju wydarzenia upamiętniające nasze święta narodowe, czy Dzień 3 maja, czy 11 listopada. Zawsze przed świętami organizujemy akcje pomocowe dla wszystkich potrzebujących i w przeciągu 3-4 dni nasi wolontariusze
nasi wychowankowie, Młoda Polonia, rozwozi dwoma busami paczki przygotowane również przez nich. Dla wszystkich potrzebujących w obrębie stolicy Madryt wyjeżdżamy do 100 km poza Madryt. Kolejną taką rzeczą, którą bardzo, bardzo pielęgnujemy, są nasze wyjazdy integracyjne, czyli dwa razy w roku robimy wyjazdy w czerwcu oraz w grudniu. Są to wyjazdy integracyjne, wyjeżdża nas grupa zawsze 150-osobowa. Jest to grupa tych osób, które cały rok poświęcają swój czas, nasz wolontariat, taki z prawdziwego zdarzenia. Ale zarazem jest to grupa naszych młodych, przyszłych liderów polonijnych. Na swój sposób już są liderami. Ja tutaj zawsze się upieram, że liderów polonijnych nie jesteśmy w stanie wychować na tygodniowych kursach. Jestem jednak tutaj bardzo praktyczny i wychodzę z założenia, że to tak jak w szkole, jak dziecko przechodzi ze szkoły podstawowej, później do liceum czy później na studia, tak samo zazwyczaj dzieje się to w życiu polonijnym. Także ja wierzę w dorastanie młodych liderów u naszego boku, czyli tych już weteranów ruchu polonijnego na świecie. Jeżeli historia Polaków na Kresach Wschodnich jest dość oczywista, przeniosły się granice, a Polacy zostali w swoich miastach zamieszkania, to jak się stało, że Polacy są również w Hiszpanii? Historia Polaków w Hiszpanii jest bardzo ciekawa, ale być może też Polonia, która teraz już jest w Hiszpanii, jest Polonią fajnie zorganizowaną, bo jesteśmy bardzo młodą Polonią. Do roku 1988 były nieliczne osoby. Myślę, że była to liczba 120 Polaków w Hiszpanii. Był to kraj postrzegany jako kraj na Półwyspie Iberyjskim, gdzieś tam za Pirenejami. Nawet Franco, jak dyskutował z Hitlerem podczas II wojny światowej, jak Hitler prosił go o pomoc, powiedział mu, że nie może mu pomóc, bo Hiszpania jest po wojnie domowej, a jak mu nie pasuje, to spotkają się w Pirenejach. No i myślę, że nadal ten kraj przez Polaków tak był traktowany. Do 1988 roku około 120 Polaków. Po roku 1988 zaczęły nasilać się przyjazdy poprzez wycieczki z Polski i tak dalej. I te osoby zostawały. Jeżeli chodzi o mnie, to jest bardzo fajna anegdota życiowa. Z zawodu jestem nauczycielem. Tak jak powiedziałem, zostałem zwolniony w szkole w 1992 roku. No i spakowałem mój worek marynarski i pojechałem na Sylwestra do Madrytu i tak zostało do dzisiaj. Także dojeżdżając 24 grudnia w Wigilię przyjechałem do Madrytu, popatrzyłem w prawo, w lewo i zdecydowałem, że to jest kraj, gdzie chcę mieszkać. No i nie żałuję tego, bardzo, bardzo mi odpowiada i klimat, i ludzie, i możliwości rozwoju. No właśnie to był całkiem niezły początek nowego roku. I taki fajny spontan. Właśnie jeżeli chodzi o współpracę z Polonią poza granicami kraju, na całym świecie, jak ta współpraca wygląda i jakie znaczenie mają podobne spotkania dla rozwoju tej współpracy? Dzisiejsze spotkanie i wczorajsze przyjazd tutaj do Belgii w moim odczuciu jest bardzo, bardzo wartościowy i należy tutaj podziękować serdecznie dla Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Zresztą jest to nasz partner strategiczny, tylko współpracujemy od 24 lat ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska. Także dla nas jest to bardzo wymowne, również dla stowarzyszeń, które mam zaszczyt reprezentować. Wspaniałe wydarzenie w moim odczuciu. Mieliśmy okazję spotkać się w gronie wielu dyrektorów i prezesów domów polskich w Europie. Każdy z tych domów boryka się z innymi problemami, z innymi, realizuje inne projekty. Ale jedno na pewno nas łączy, czyli to, że chcemy, aby atmosfera w naszych domach była tą przysłowiową atmosferą domu polskiego, czyli żeby były to miejsca ciepłe, żeby były to miejsca, gdzie ludzie dobrze się czują, żeby były to miejsca, gdzie ludzie chcą wracać. Na pewno wyjadę po tym spotkaniu bardzo mile, może nie zaskoczony, bardzo mile naładowany dobrą energią, bo myślę, że już w niedługim czasie pojadę do Stanisławowa. Od wielu lat się wybieram, nigdy nie było czasu, ale myślę, że teraz właśnie już po tym spotkaniu z przedstawicielkami, z szefowymi Domu Polskiego w Stanisławowie,
na pewno już w niedługim czasie zawitam do Stanisławowa. A teraz przenieśmy się do Domu Polskiego w barze na Podolu, gdzie w latach 2016-2024 stanowisko dyrektora obejmowała Małgorzata Miedwiediewa. Dom Polski w barze jest wyjątkowym miejscem, które skupia Polaków, osoby polskiego pochodzenia i zachęca do współtworzenia tej wspólnoty Polaków. Jak wygląda życie codzienne i czym się zajmujecie na co dzień? To znaczy, Dom Polski jest nie tylko dla Polaków, również służy mieszkańcom miasta, Ukraińcom, którzy chętnie przychodzą codziennie do Domu Polskiego, ponieważ nasza działalność polega nie na działalności sobotnio-niedzielnej, a od poniedziałku do niedzieli. Czyli co dzień u nas, na co dzień ktoś jest, ktoś przybywa, prowadzone są lekcje języka polskiego. No, modelem tych zajęć to jest model zajęć szkoły muzycznej. Czyli dwa razy w tygodniu mają zajęcie języka polskiego, dwa razy w tygodniu mają zajęcie, zależy kto chodzi do jakiego zespołu. Muzyczne, teatralne, literackie, z recytacji. Tak. Czyli można powiedzieć, że ta działalność ma bardzo różne kierunki. Bardzo różne kierunki, no i ponieważ jestem z zawodu muzykiem, to oczywiście bardziej się skupiam na działalności kulturalnej. No, prowadzenie różnego rodzaju takich salonu muzycznych, teatru. To mnie bardzo fascynuje i ja to lubię po prostu. Po prostu ja to lubię, ja to uwielbiam i efekty działalności, gdy już widzę na scenie, no to dla mnie największa satysfakcja. Kim są odbiorcy, kim są goście Domu Polskiego w barze? Gośćmi Domu Polskiego są przede wszystkim ludność lokalna. Goście z różnych obwodów Ukrainy, z różnych zakątków Ukrainy, którzy chętnie przyjeżdżają, którzy czekają na te dni kultury, na to, bo to impreza cyklicznie odbywająca się w naszym domu. I Polacy, zawsze konsulat generalny Winnicy przed wojną zawsze mówił, że Dom Polski jest wizytówką Polski i dlatego co tygodnie mieliśmy gości z Polski. Przedstawicieli rządu polskiego, różnych instytucji i naukowych, kulturalnych. Także teatr z Krakowa też do nas przyjeżdżał przed wojną, 21 rok. No i mieliśmy tak w założeniu kontynuować właśnie tą taką współpracę z Teatrem Krakowskim. Niestety wojna nam wszystko skreśliła. Właśnie wojna namieszała wielu polskim środowiskom na Ukrainie. Jak się zmieniła ta działalność i czy udało się po tych 2,5 latach pełnoskalowej rosyjskiej inwazji wrócić przynajmniej odrobinę do tych czasów przedwojennych, do tej sytuacji przedwojennej? To znaczy od razu powiem, że działalność była bardzo krótko zawieszona, tylko na okres 4 miesięcy, ponieważ Dom Polski był takim miejscem zakwaterowanie dla uchodźców wewnętrznych, czasowego takiego pobytu. No i od lipca 2023 roku działalność nasza została wznowiona i powiem szczerze, że jedynie, że do nas nie przyjeżdżają teraz zespoły z Polski. No i goście z Polski poza przedstawicielami konsulatu, to nie za bardzo. Nic dziwnego, bo sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ale pani wie, że my, bo pani przecież też jest w Ukrainie i wie, że człowiek przyzwyczaja się do różnych sytuacji, do różnych okoliczności. Tym bardziej uważamy, że nasza działalność przez to nie powinna zostać zawieszona i także działamy absolutnie w takim samym reżimie, jak i to było przed wojną. Wspomniała pani, że w Domu Polskim przez jakiś czas mieszkali uchodźcy, więc to też była okazja pokazać im piękno polskiej kultury i zorganizować jakieś właśnie ten taki odrobinę normalności w tej trudnej codzienności. No właśnie chciałam powiedzieć, że nie było u nas ich dużo, u nas było 5 rodzin i dotychczas podtrzymujemy kontakty, bo 2 rodziny zostały u nas nawet nie w obwodzie winnickim, a nawet w rejonie barskim. I na wszystkie imprezy zawsze są zaproszeni i chętnie przyjeżdżają, chętnie czekają na te zaproszenia i nawet witają się dzień dobry, dziękują po polsku.
to jest bardzo miłe, bardzo miłe. A jedna rodzinka taka, krótko popłynę tej rodzinie, przyjechała to trójka, ojciec 56-letni z Limana, z synem, syn 16-letni, znaczy wtedy on miał 14 lat i mama 80-letnia. I on teraz pracuje na kolei w Żmerynce, ale jego syn uczy się języka polskiego. No i często ja biorę jego, zabieram na kolonii do Polski, zwiedzę Polskę, powiedział, że będę się uczył polskiego, bo bardzo jego to zainteresowało, kultura polska. Po przebywaniu w Polsce on pod ogromnym wrażeniem, ma to bardzo, to ogromne znaczenie, bo to służy naszym relacjom polsko-ukraińskim, to jest bardzo ważne. My powinniśmy nawiązywać takie kontakty, wszystko uczynić dlatego tylko, żeby ta taka sąsiedzka, taka więź, czy przyjaźń, że tak powiem, żeby ona rozwijała się. Radio CKP IDE. Dziękujemy Państwu, że byliście z nami. Już jutro w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, rozpoczną się 9 Dni Kultury Polskiej. Będzie to okazja zanurzyć się w polską kinematografię, sztukę muzyczną oraz historię Polaków na naszych terenach. Zapraszamy serdecznie do udziału, a tymczasem żegnamy się z Państwem. Do zobaczenia w ścianach Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego oraz do usłyszenia w Radiu CKP IDE. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu pod nazwą Bolonie i Polacy za granicą 2023 ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt Polskie Media na Ukrainie 2023-2025 realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych.